Dzień dobry biało kibice w TV ale Razem ze mną nasz zawodnik Maciek Wolski. Cześć Maćku. Cześć wszystkim. Zanim zapytam Cię o najbliższe spotkanie, to wróćmy jeszcze do Ciebie. Wróciłeś na boisko po dość długiej kontuzji. Na szczęście udało się bez ingerencji operacyjnej w Twoje kolano. Jak się czujesz na boisku i jak oceniasz swoją aktualną formę? Forma może być oczywiście jeszcze lepsza, ale cieszę się, że mogłem wrócić po kontuzji. Na szczęście obyło się bez operacji, więc jestem zadowolony, że tak to przebiegło. Uraz był dosyć poważny, ale na ten moment nie ma po nim śladu i jestem w 100% gotowy. Maćku, w niedzielę spotkanie z Lechią Gdańsk. Ciebie jeszcze w mieleckim zespole nie było. Jak po dość dużych kontrowersjach nasz zespół przegrał ostatnio, właśnie w Gdańsku. Czy nastroje, rozumiem oczywiście pełne pozytywnych emocji w szatni, ale jakaś szczególna siła w chłopakach, żeby pokazać właśnie walkę tam w Gdańsku? Tak, dokładnie, nie byłem jeszcze wtedy w Mielcu, ale oglądałem ten mecz, więc tak jak powiedziałeś dużo kontrowersji. Myślę, że traktujemy tego przeciwnika jak każdego innego. Jedziemy tam po trzy punkty w tym sezonie. Myślę, że zawodnicy zmienili się tutaj chyba w 90%, więc mało kto pamięta ten mecz. Jedziemy tam po trzy punkty. Gracie z Lechą Gdańsk, która tą rundę jesienną nie do końca ma udaną, aczkolwiek ostatnio zaczęła punktować i awansowała także do 1.8. Fortuna Puchar Polski. Obawiacie się tego, że akurat teraz ta zwyżka formy u nich występuje? Tak, zmienili tenera, więc coś u nich ruszyło. Lechia to na pewno bardzo groźny rywal, szczególnie u siebie, więc spodziewamy się ciężkiego meczu, tak jak każdy inny, więc myślę, że będzie dobrze. A potrafiłbyś scharakteryzować ten zespół? Czy czymś szczególnym w porównaniu do innych się w swoich grzeb, prezentuje? Myślę, że mają dobrych, poszczególnych zawodników, którzy stwarzają przewagę, jak Marco Pańszą, czy Konrado i Gajos. Są to na pewno trzech groźnych zawodników, na których trzeba w szczególności zwrócić uwagę. Oczywiście zawsze gracie o trzy punkty, ale zapytam, zostały tylko trzy spotkania do końca tej rundy jesiennej, ale także do końca tego roku. Jest jakiś taki cel? Ile punktów w tych trzech spotkaniach powinniście zdobyć, żeby być usatysfakcjonowanymi? Myślę, że będziemy zadowoleni z dziewięciu punktów. No to mnie nie pozostaje nic innego jak życzyć Wam powodzenia i trzech punktów przywiezionych z Gdańska. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo.